Na ściance przed KSW 94 kolejny Artnox. Witamy Filipa Stawowego. Cześć Filip, miło Cię widzieć, uśmiechniętego, w dobrym humorze. Może nie tylko ze względu na żarciki tutaj Mariusza i Filipa przed wywiadem. Witaj. Cześć, witam serdecznie. Przed Tobą bardzo ciekawa walka, bo z zawodnikiem, który w ostatnim czasie najpierw pokonał Michała Andryszaka, potem przegrał bardzo szybko z Arkiem Wrzoskiem. Czego Ty na podstawie chociażby tych dwóch ostatnich walk dowiedziałeś się o Witasowiczu? Na pewno to, że w walce z Andryszakiem, gdzieś tam teraz już ciężko tą walkę poszukać, ale na pewno było tam widać, że no gdzieś też jest nieustępliwy, też lubi się bić, nie boi się tych wymian. A co do walki z Arkiem Wrzoskiem, no to tam za dużo nie można powiedzieć, no bo Arek w sumie pierwszym ciosem ustawił całą walkę. Tak jest. Nie było tam za dużo co oglądać. No ja będę gotowy na wszystko. W Iwanie potencjał jest. To jest zawodnik, który, tak jak już wspomniałeś, jest nieustępliwy i ma to serducho do walki. Jednocześnie też jest zawodnikiem, który mógłby spokojnie bić do 93 i nie walczyć w wadze ciężkiej. Sam mówił o tym wielokrotnie, że oczywiście nawet jego trenerzy czasem gdzieś tam cisną, czy nie powinien zejść do wagi 93 kg. On sam uważa, że nawet jeśli jest nie za dużym ciężkim, to timing i szybkość są jego absolutnymi walorami. Do tego technika, którą jest w stanie poradzić sobie z każdym ciężkim. Jak sądzisz, z czym u Ciebie najtrudniej będzie mu sobie poradzić? Myślę, że też z tym, o czym, co on sam lubi, tak? Czyli taka ta walka w krótkim dystansie, te wymiany, no bo gdzieś tam wszyscy od tego uciekali, ja raczej od tego nie uciekam. Także no, myślę, że z tym będzie mu ciężko. Co do jego wagi i tak dalej, no gdzieś tam wielokrotnie miałem zawodników, biłem się z zawodnikami, którzy byli lżejsi ode mnie, gdzieś tam o te 10-15 kilo i te walki wygrywałem, więc teraz też zrobię wszystko, żeby ją wygrać. Niektórzy fani mówią, że w wadze ciężkiej to już tak naprawdę nie sama technika robi robotę, tylko ta siła i przewaga warunków fizycznych. Ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy jednak uważasz, że technika jest absolutnie tak samo ważna jak w każdej innej, niższej wadze? Nie, myślę, że technika jest tak samo ważna, że sama waga i sama siła gdzieś tam tych walk nie wygrywa. Jasne. Od ostatniego starcia Twojego w organizacji KSW minęło trochę czasu. Co robiłeś, co poprawiałeś, co budowałeś przez ten czas na treningach? Poprawiałem to, przez co przegrałem poprzednią walkę, czyli parter cały czas szlifowałem. I też po prostu chciałem przygotować się pod takim względem, żeby i przygotowałem się, żeby po prostu gdzieś tam no, za szybko się nie podpalić, tak jak to było w walce we Wrocławiu, bo gdzieś tam po prostu poczułem, że w tej stójce fajnie wyglądam, właśnie mimo tej różnicy wagi, czułem jakbym był nawet szybszy trochę, no i gdzieś tam niepotrzebnie ten dystans skróciłem, popełniłem błąd i co zaważyło na takim werdykcie, jaki był. Filip, ja nie chcę, żeby to zostało przez Ciebie odebrane jako atak, ale to nie była dobra walka w Twoim wykonaniu. To też chciałbym zapytać o Twoją percepcję na te przyczyny porażki. Czy w Twoim mniemaniu była to albo przepaść doświadczenia, albo tak jak mówisz, ten efekt takiego podpalenia się, czy może Peszta Cię zaskoczył w jakikolwiek sposób i jak właśnie Ty to widzisz z perspektywy już tego czasu? Na pewno właśnie tak jak mówiłem, no gdzieś to podpalenie się, no plan był zupełnie inny. Zobaczyłem, że gdzieś tam tymi paroma ciosami, które właśnie Peszta właśnie uderzył, byłem w stanie je przepuścić, byłem w stanie je kiwnąć. Także po prostu to chyba zaważyło na tym, że gdzieś no pośpieszyłem się i na doświadczenie później wziął górę i gdzieś tam wykorzystał to wszystko, wykorzystał moje błędy. No i skończył tym, czym lubi kończyć zawodników. Jak sądzisz, jaka droga jest przed Tobą, jeśli chodzi o wagę ciężką w KSW? Jakich następnych zawodników przy założeniu, że pokonujesz teraz Witasowicza, Wojciech Rysiewski może postawić na Twojej drodze? Czy Ty masz jakieś swoje typy, albo już może rozmawialiście o tym, co może być dalej? Nie ma żadnych swoich typów, nie rozmawialiśmy ani nic. Teraz też miałem się bić z kim innym. Nie wiem, czy mogę mówić z kim, nie będę może mówił, ale gdzieś tam ta zmiana rywala była taka w sumie dość szybko po takim klepnięciu. I właśnie był to Iwan Witasowicz. Także no nigdy jako tak nie wybierałem tych walk. Gdzieś tam kto, że tak powiem, był proponowany, gdzieś tam no to walki brałem. Do organizacji KSW po dłuższej przerwie i po kontuzji powrócił Ricardo Prasel, który no, wsławił się już tak naprawdę tym, że najpierw w tej organizacji pokonał Michała Kitę, potem pokonał Daniela Omielańczuka. No, rozbił się o Phila de Frisa, ale no, kto się nie rozbił o Phila de Frisa, tak w tych ostatnich latach w organizacji KSW. Czy to jest taki zawodnik, z którym ty widziałbyś siebie w klatce, żeby się popróbować? On jest świetnym parterowcem. No ty mówisz, że trenowałeś trochę ten parter, więc kto wie.
Tak, no też myśleliśmy właśnie już w sumie przed tą walką z Wiktorem Pesztą właśnie o walce z Praselem, żeby gdzieś tam może z nim zawalczyć. No ale walka z Pesztą pokazała, że wtedy to nie był ten czas, więc dobrze, że z nim nie walczyliśmy. Ale teraz myślę, że no nie myślę, jest dużo lepiej niż było przed tą galą we wrześniu, więc po tej walce na razie skupiam się tylko na tej, ale po tej nie mówię nie. Nazwiska tego pierwszego rywala zdradzać się nie chcesz, ale czy w nas, dziennikarzach i też dla kibiców, zasiejesz w nas takie ziarno? Czy ty jesteś zadowolony z tej zmiany i przede wszystkim, czy uważasz, że tamten poprzedni rywal był lepszy bądź gorszy od Iwana Witasowicza? Kurczę, nie chciałbym oceniać, kto lepszy, kto gorszy, bo to jednak jest takie no nieładne trochę. Myślę, że też byłby trudny rywal na swój sposób, w trochę innej płaszczyźnie walczący, gdzieś tam lubujący się. No i to tyle, myślę. Jasne. No dobrze, ja zapytam w takim razie o twoje typowanie na walkę Ricardo Presela, no bo jednak to jest kolejna walka w wadze ciężkiej, która odbędzie się na tej bardzo eksponowanej karcie KSW 94. Czy ty masz swój typ i widzisz bardziej go właśnie w Ricardo czy w Stefanie? Nie mam swojego typu, kto tą walkę wygra, bo w sumie tak Ricardo Presel gdzieś tam walczy dobrze w tym parterze. No tak wiemy, że Stefan Wojczak też gdzieś tam w tym parterze się rusza. Także po prostu ciekawy jestem samej walki. Nie mam typu zwycięzcy. Dobra, to może masz typ na co-main event, czyli na walkę Arka z Arturem. Czy gdzieś do któregoś z nich jest ci bliżej, czy uważasz, że może dzięki swoim umiejętnościom rzeczywiście zdominować tego drugiego i ku któremuś z nich się po prostu skłaniasz, że wygra walkę? Nie, tutaj też myślę, takie jest 50-50, bo to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko wytypować. No, gdzieś tam Marek Wrzosek też już coś tam w parterze pokazywał. Gdzieś tam wygrał jedną walkę nawet przez poddanie chyba, z tego co pamiętam. Artur Szpilka też gdzieś tam w tym parterze tą pierwszą walkę w KSW skończył, z tego co pamiętam chyba, więc no zobaczymy. Ja chciałbym jeszcze zapytać o formy tego przygotowania parterowego, bo ja znam wiele przykładów zawodników, którzy na przykład Mateusz Rembecki przez lata, Mateusz Gamrot, Jakub Wikłacz, Damian Zorczykowski czy Artur Drążek i można tak wymieniać i wymieniać, startowali w zawodach jiu-jitsu typowo, żeby też poczuć tą atmosferę takiej typowej walki. Czy ty też z tego typu aktywności korzystałeś i czy też zamierzasz ewentualnie to kiedyś przedsięwziąć? Tak, korzystałem z tego typu aktywności, uczestniczyłem w zawodach niejednokrotnie właśnie parterowych. No i też między innymi właśnie po tej walce tutaj z Wiktorem we wrześniu. No to gdzieś tam był ogromny niedosyt, no bo przygotowany byłem bardzo dobrze, czułem się bardzo dobrze w samej walce, przed walką i po walce nadal. Także gdzieś tam właśnie pojechałem na te zawody. No i na tych zawodach tam stała się nieprzyjemna rzecz, bo trochę sobie uszkodziłem kolano. No ale... Czym ta walka się dla ciebie różni? Czy to jest coś, do czego wychodzisz na takim absolutnym luzie, wiedząc, że tam nie ma ciosów? Tak, no na takim luzie trochę wyszedłem i też właśnie nie wiem, czy może nie trochę na za dużym luzie i przez to gdzieś tam stało się, co się stało. Ty jesteś zawsze taką ostoją spokoju i nawet jak spełniasz te swoje medialne obowiązki przed jeszcze samym ważeniem, później to ważenie, oko w oko z twoim przeciwnikiem na scenie i tak dalej, to wszystko zawsze jest takie bardzo stonowane. To, co się sprzedaje, to jest lekkie szaleństwo, tak? I często od zawodników oczekuje się, w ostatnim czasie zwłaszcza, że też będą jakoś, powiedzmy, budować tą swoją pozycję medialną, czasem przez po prostu głupoty, które mówią albo robią. Ale no, ty ewidentnie nie podążasz za tym trendem. Myślisz, że powinien i zacząć, czy ty po prostu planujesz zawsze być sobą i być taki sam? Nie, zawsze planuję być sobą i myślę, że nie będę robił z siebie kogoś, kim nie jestem. Zawsze byłem gdzieś tam miłym chłopcem. Czasami po prostu, nie czasami, w walkach wychodzi gdzieś tam te drugie ja. Ale przed samą walką i po walce gdzieś tam ten szacunek taki musi być, no. A ekscytacja z powodu tego, że to jest duża karta, że fajna, eksponowana gala jest? Tak, jest. Jest i no bardzo się cieszę, że walka jest tutaj. Aczkolwiek nie ukrywam, że chciałem walczyć w marcu na gali w Gorzowie, no bo to jednak no tak, 100 kilometrów tylko, więc na pewno byłoby dużo więcej kibiców. I pożegnanie legendy też. Tak, no. I też co, na pewno tak, no, na pewno dużo kibiców przyjechało, aczkolwiek tutaj do Gdańska też przyjedzie trochę, więc super. Będzie ich słychać.
powinno być ich słychać. Jasne. Filip, no przede wszystkim życzymy Ci zdrowia, tak jak wcześniej mówiłeś, narzekałeś na to po tej walce w jiu-jitsu, także mamy nadzieję, że to będzie Ci zdecydowanie towarzyszyło w pracy. No, baw się dobrze, bo Ty zawsze dajesz dobre pojedynki, kiedy tylko jesteś zdrowy, więc resztę tak naprawdę sam sobie wywalczysz. Dziękujemy za wywiad i baw się dobrze w klatce. Również dziękuję bardzo i pozdrawiam.